Zaczynamy oczywiście ekspresem od aktualności. Nagłe i niespodziewane zmiany w Eurokorpusie, drodzy Państwo. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła śledztwo w sprawie generała Jarosława Gromadzińskiego, bo jak uzasadniono, na jego temat uzyskano nowe informacje. Generał został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu i zastąpi go generał Piotr Błazeusz. Gromadziński w oświadczeniu zapewnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało w komunikacie, że postępowanie kontrolne dotyczy, tutaj cytat, poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała broni Jarosława Gromadzińskiego. W związku z tym resort kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza odwołał wojskowego ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Ponadto generał Gromadziński ma natychmiast wrócić do kraju. W domu Zbigniewa Ziobry ujawniliśmy oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego. Będziemy analizowali, jak się tam znalazł i czy tam powinien się znaleźć w ogóle, powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Dodał tu, że chodzi o sprawę śmierci ojca Ziobry. Przypomnę, że we wtorek w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania u dokładnie 25 osób, między innymi właśnie w domu Ziobry. W sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, 4 byłych i obecnych urzędników resortu sprawiedliwości oraz Michała O., beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty usłyszało w sumie już 7 osób i to podobno jeszcze nie jest koniec. Tymczasem były wiceszef resortu sprawiedliwości, poseł PiS Michał Woś, zaprzeczył przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, jakoby jego ministerstwo kupiło izraelski system do inwigilacji. Woś stwierdził, że resort udzielił dotacji Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, ale nie kupił Pegasusa. Były prezes NIK, który za chwilę będzie naszym gościem, Krzysztof Kwiatkowski, zeznał natomiast przed komisją, że w 2017 roku Woś niezgodnie z upoważnieniem podjął decyzję o przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych CBA właśnie. Czy szykuje nam się kolejna konfrontacja przed Komisją Śledczą? Na ten temat także dziś będziemy mówić. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych w kraju oraz za granicą, zawsze godnie reprezentowałem mundur polskiego żołnierza. Chciałbym zapewnić, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Wierzę, że wszczęta przez SKW procedura zakończy się dla mnie pozytywnie. Tak podkreślił generał Gromadziński, odwołany z zajmowanego stanowiska dowódcy Eurokorpusu. Przypomnę Państwu tylko, że Eurokorpus to jest wielonarodowa wojskowa struktura szybkiego reagowania, która współdziała z NATO oraz z Unią Europejską. Niezwykle, szczególnie w dzisiejszych czasach, ważna jednostka. W 22 roku Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburga. Państw, które mają wpływ na strukturę i zadania dowództwa Eurokorpusu. Generał Gromadziński był pierwszym Polakiem na stanowisku dowódcy tej struktury. Sprawa więc jest bardzo poważna, ale szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, odmawia konkretnego komentarza w tej sprawie, a właściwie komentarza dotyczącego przyczyn odwołania pana generała. Trwa postępowanie, trwa śledztwo. Wczoraj po południu MON opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że właśnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła takie kontrolne postępowanie. No i enigmatycznie to brzmi, dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. W związku z tym podjęto decyzję o jego odwołaniu z zajmowanego stanowiska i natychmiastowym powrocie do kraju. Nowym dowódcą Eurokorpusu zostanie generał broni Piotr Błazeusz, dotychczasowy pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tak wieczorem przekazał rzecznik MON Janusz Sejmej. Wiemy o tym, że to dotychczasowy pierwszy zastępca szefa sztabu, tak jak już Państwu wspomniałam, a sam Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jest to jeden z najbardziej doświadczonych wojskowych w polskiej armii. Wracamy jeszcze, drodzy Państwo, do zdarzenia z policyjnym Black Hawkiem. Pamiętają wszyscy Państwo, jak to na pikniku politycznym w kampanii wyborczej Black Hawk zaczepił śmigłem o przewody wysokiego napięcia. Prawie doszło do tragedii. Nikt w tej sprawie jeszcze za tamtej władzy nie widział problemu. Konsekwencje nie zostały wyciągnięte, no ale problem widzi obecny minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, który przedstawił wyniki kontroli MSWiA w sprawie właśnie tego incydentu.
Do niego doszło w sierpniu 2023 roku. No i okazuje się, że w ramach tej kontroli, czy właściwie wnioskach pokontrolnych, MSWiA składa zawiadomienie do prokuratury, w tym jedno dotyczące samego Macieja Wąsika. Tak przekazał Marcin Kierwiński, a Macieja Wąsika dlatego, że to się wydarzyło w jego okręgu wyborczym i nieoficjalnie mówiło się o tym, że to właśnie miała być taka kampania dla pana Wąsika, taki przelot Black Hawkiem, żeby przyszli ewentualnie wyborcy mogli zachwycić się siłą rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jedno w stosunku do byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, a drugie zawiadomienie wobec pracownika ministerstwa, który był odpowiedzialny za wyjaśnianie zdarzenia w rządzie Mateusza Morawieckiego. Według Marcina Kierwińskiego to jest drogi incydent dla polskiego podatnika, ponieważ na wiele miesięcy wyłączył z użycia policyjny śmigłowiec. Minister przekazał też, że pierwotnie udział helikoptera służb w imprezie na Mazowszu był wykluczony. Jednak decyzja w tej sprawie uległa zmianie na 4 dni przed samym wydarzeniem. I zdaniem ministra fakt ten był motywowany politycznie i był skutkiem bezpośredniej interwencji Wąsika, któremu zależało na obecności Black Hawka ze względów kampanii wyborczej. Czym to się skończyło i jak to się skończyło, wszyscy doskonale wiemy i wszyscy doskonale pamiętamy. Przepraszam. Tymczasem prokuratura ujawniła, co znalazła w domu Zbigniewa Ziobry. Rzecznik prokuratury krajowej stwierdził, że zostały tam odnalezione oryginały teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego osobiście z pana Zbigniewa Ziobry, bo chodzi o śmierć jego taty. To był oryginał, archiwizowany co prawda sprzed lat. I inne dokumenty także znaleziono. Tutaj prokuratura już nie mówi konkretnie jakie. Taka teczka powinna znajdować się w prokuraturze. Rzecznik prokuratury podkreślił, że śledczy będą próbować wyjaśnić, w jaki sposób znalazła się w domu polityka i jak to się w ogóle stało, że właśnie tego typu dokumenty zamiast w prokuraturze są w prywatnym domu byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Więc sprawa też absolutnie rozwojowa. No i pytanie, jakie jeszcze dokumenty prokuraturze udało się odnaleźć w domu pana ministra Zbigniewa Ziobry. Tymczasem Michał Woś, który zeznawał wczoraj przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, komentował przeszukanie w domu Ziobry właśnie. Stwierdził, że to są metody bandyckie i że jeszcze niedawno pan Bodnar twierdził, że immunitet poselski dotyczy także między innymi pokojów w hotelu sejmowym. Ale jak widać, zdanie to zmienił i to potwierdza, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I tutaj odnosi się też do swojej osobistej sytuacji pan Woś, bo przypomnę, że nie tylko mieszkanie pana Ziobry było sprawdzane przez służby, przez ABW i przez prokuraturę, ale także właśnie dom między innymi pana Wosia, pana Romanowskiego, czyli byłych wiceministrów sprawiedliwości i innych 22 osób. No i do tego także Michał Woś się właśnie odnosi. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, oczywiście pan Woś nie ma sobie nic do zarzucenia. Mówi, że w latach 17-18, kiedy go nadzorował, wszystkie decyzje były podejmowane zgodnie z prawem, a przed komisją śledczą stwierdził, że nie jest prawdą, że on i Zbigniew Ziobro kupili Pegasusa. Stwierdził, że w Polsce nie było systemu masowej inwigilacji, że w latach 12-15 służby korzystały z systemu Galileo, włoskiego z kolei oprogramowania szpiegującego, które przestało działać, a państwo w latach 15-17 było głuche i ślepe. Zdaniem pana Wosia w Polsce wmówiono opinii publicznej, że państwo dysponuje systemem masowej inwigilacji. Woś stwierdził, że środki Funduszu Sprawiedliwości mogą być zgodnie z prawem przeznaczane na realizację przez, teraz uwaga, cytuję, jednostki sektora finansów publicznych, zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości. Enigmatycznie to wszystko brzmi dla nas szarych obywateli, ale prawdopodobnie Krzysztof Kwiatkowski za chwilę nam to wszystko dokładnie wyjaśni. Dwie informacje na koniec jeszcze dla państwa. Donald Tusk spotka się dzisiaj z ministrem Szmyhalem. Szef KPRM, czyli Jan Grabiec, mówi o tym, że trudno spodziewać się przełomu w tej kwestii między Ukraińcami i Polakami. Dzisiaj w Warszawie odbędą się te rozmowy w styczniu, jeszcze zapowiadane przez Donalda Tuska, tak zwane polsko-ukraińskie konsultacje międzyresortowe z ukraińskim premierem, przepraszam, bo ja chyba ministrem powiedziałam wcześniej, Denysem Szmyhalem. Pan premier się spotka w kancelarii. Na posiedzeniu prawdopodobnie odbędą się rozmowy nie tylko o sytuacji rolnictwa i na polsko-ukraińskiej granicy, ale też w sprawie produkcji amunicji, energetyki, przemysłu, energii oraz spraw kulturowych, kulturalnych. Szef KPRM Jan Grabiec stwierdził, że trudno spodziewać się jakiegoś przełomu po tych rozmowach i jakiegoś szczególnego porozumienia, na przykład w kwestiach rolnych. Dodam tylko jeszcze, że
We wtorek wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna poinformował, że poruszone mogą być też kwestie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO oraz kwestie historyczne. I na koniec, to na pewno także będzie temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać w trakcie programu, Jarosław Kaczyński, który kwalifikuje... Nie wiem na jakiej podstawie, ale kwalifikuje Donalda Tuska pod ciężki artykuł kodeksu karnego i twierdzi, że panu Tuskowi, premierowi, będzie grozić od 10 lat do dożywocia. Jarosław Kaczyński mówi tak: to oczywiste działanie, które odpowiada, jak to się mówi, dyspozycji artykułu 127 kodeksu karnego o zmianie ustroju siłą. W oczywisty sposób się, w moim przekonaniu, Donald Tusk kwalifikuje właśnie, a to właśnie bardzo ciężki artykuł, od 10 lat do dożywocia. Moje słowa dotyczą wszystkich, które biorą w tym udziału, ale najwyraźniej szefem, człowiekiem, który to inspiruje, jest Donald Tusk. No i taki mamy klimat wokół prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Kwiatkowski, za chwilę u nas w studiu, zapraszam. Podstawowym, najważniejszym zadaniem państwa polskiego było uzyskać sprzęt, który jest w stanie skończyć z działalnością przestępczą tych osób, które porozumiewają się nietradycyjnymi środkami porozumiewania, czyli po prostu korzystają z różnych komunikatorów, WhatsAppów, sygnałów i tak dalej. Niech pan się przyzwyczai, bo takie będzie pana najbliższe miesiące i być może lata, że to pan odpowiada na pytanie. A pan się jakoś dowartościowuje teraz? Pan potrzebuje takiego dowartościowania? A nie pan zadaje im pytania. A teraz pan, pan w charakterze jakiegoś śledczego prokuratora występuje? Teraz... Wie pan jest posłem w organie sejmowym. Ja to nie może pana pan nic, proszę, uważa pan, że pan mnie zastraszy? Na pytanie już i mi wysłaliście panu, służby. Na czym będzie polegała pana... Już mi wysłaliście służby i straszycie moją rodzinę i teraz pan mnie będzie próbował zastraszać? Co do sędziów, ja przytoczyłem tu wypowiedź, nie moją opinię, tylko wypowiedź obecnego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, który powiedział, że w żadnym znanych mu przypadków nie doszło do naruszenia, cytuję z głowy, tak, to państwo precyzyjnie można otworzyć to jeszcze raz, ale w każdym przypadku była zgoda sądu i to sędziowie biorą odpowiedzialność, szanowni państwo, za to, jak działają. Otóż mogli mieć wiedzę, uważam, to jest już moja opinia, mogli mieć wiedzę o tym, że jest to poważniejszy system z tej racji, że przy zwykłych systemach, zwykłych kontrolach najpierw mieli tą dokumentację, a później był punkt drugi, czyli odnoszący się do tego ustępu czwartego, tak szeroko przeze mnie omawianego, czyli dostęp do końcowych urządzeń teleinformatycznych, czyli de facto do komunikatorów i szczegółowo było wskazane, że chodzi o dostęp do komunikatorów, więc technologia, jaka była zastosowana, żeby do tych komunikatorów dotrzeć, była na wyciągnięcie ręki przez każdego z sędziów i każdy z tych sędziów, to nawet w Ministerstwie Sprawiedliwości w tej swojej wypowiedzi jakiś takich ciapków z nich zrobił, przepraszam, ale każdy z tych sędziów miał prawo, miał wgląd do pełnej dokumentacji, miał wgląd nie tylko do wniosku, ale do pełnej dokumentacji.